wieży. Patrzymy na serce. Odbieramy jego energię serca. A to, czy dana osoba jest wyznania chrześcijańskiego czy innej religii, to naprawdę nie ma znaczenia. Pan Bóg, wasz ziemski Bóg, stwarzając istoty ludzkie, dał wam jedno prawo, jedną miłość i dlatego szanujemy was wszystkich, dokładnie wszystkich. Pamiętajcie, że wszystko ma swój wyznaczony czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania. Bo to, co było, znów będzie, a to, co ma być, jest już teraz. Bóg przywraca to, co przeminęło. Właściwy porządek rzeczy. Mamy na to, aby powiedzieć Państwu, co w sobie zawiera najnowsza książka Zacharii Sytkina. Jak sam autor pisze o niej, może kiedyś zajmiemy się bliżej tą publikacją. Bardzo ciekawa i myślę, że Państwo, którzy przeczytali Znak Czasu, biblijni bogowie wracają na ziemię, mają tutaj dużą skalę do porównania, jakimi drogami, czym się podpiera bardziej w interpretacjach odnalezionych tabliczek sumeryjskich Zacharia Sytkin, a jak wieść niesie z przekazów od duchowego opiekuna ziemi, jak te treści w Państwa ocenie mają się do siebie, tę ocenę jak zwykle pozostawiam Państwu. Natomiast jakimi słowami książka zachęca do wejrzenia w nią? Jak pisze sam autor, Armagedon i proroctwa powrotu zawiera w tłumaczeniach, w interpretacji przede wszystkim autora, ta wiedza
która została zebrana ze szczątków oczywiście odnalezionych tablic sumeryjskich, przepowiednie mówiące o końcu świata, które mają bardzo długą historię i jedną cechę wspólną. Żadna się nie sprawdziła. Istnieją wszakże pewne świadectwa zawarte w najstarszych zabytkach piśmiennictwa, świadczące o tym, że kres czasów nie jest wprawdzie tak bliski, jak nam się zdaje, ale nieuchronny. Kiedy przyjdzie dzień Pana, kiedy nastąpi kres czasów, temu właśnie Zecharia Sytchin poświęcił tę książkę. Fragment książki niesie taką treść. Kiedy oni powrócą? Czytelnicy moich książek zadawali i wciąż zadają mi to pytanie niezliczoną ilość razy, wiedząc, że Anunnaki, czyli istoty pozaziemskie, które przybyły na Ziemię ze swojej planety Nibiru i były czczone w starożytności jako bogowie, czy to nastąpi, gdy Nibiru na swej wydłużonej orbicie powróci w nasze sąsiedztwo i co się wtedy wydarzy? Czy zapadną ciemności w południe, a ziemia się zachwieje, czy na ziemi zapanuje pokój, czy nastąpi Armagedon, tysiące trudów i utrapień, czy mesjanistyczne powtórne przyjście, czy też stanie się to w roku 2012, czy później, czy wcale nie, nad tym deliberuje autor. Są to pytania, które łączą najgłębsze ludzkie nadzieje i obawy z religijnymi wierzeniami i oczekiwaniami. Pytania, którym wagi przydają współczesne wypadki wojny w krajach, gdzie splecione ze sobą sprawy są bogów i ludzi i zaczęły swój bieg. Groźby nuklearnej oczywiście zagłady, alarmująca gwałtowność klęsk żywiołowych. Są to pytania, na które nie ośmielam się odpowiadać w ciągu wszystkich tych lat, lecz teraz, jak pisze Zecharia Sytchin, teraz odpowiedzi nie można, a nawet nie wolno już odkładać. Kochani Państwo, dziękuję za uwagę, ocenę pozostawiam Wam i do usłyszenia w piątek już w nowym roku w Radiowych Tajemnicach Świata, a my słyszymy się jak zwykle jutro o 7:00 dobranoc. Barbara Porosz. The preceding program, Pół Żartem, Pół Serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.